Cześć i czołem. Wielu z was zwróciło uwagę na to, że mówię zdecydowanie za głośno, dlatego teraz będę starał się w moich filmach mówić w mniej agresywny sposób. Żartowałem, dalej będę Darryja, inaczej nie byłbym sobą. Niedawno mieliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej. Bardzo rozpamiętujemy naszą klęskę wrześniową, próbując wydobyć z tej wielkiej i tragicznej porażki najciekawsze, bohaterskie i udane epizody walk. Niestety nie było tego zbyt wiele, ale mamy parę rzeczy, którymi możemy się pochwalić. A jedną z tych rzeczy była broń, której Niemcy zupełnie się nie spodziewali. Comes swiftly, the border's closing in. We're a company of soldiers, they're 40 rifles strong, all alone. Gdy w trakcie I wojny światowej na pola bitew wyjechały czołgi, zaczęto od razu opracowywać skuteczne środki walki z nimi. Jednym z takich środków był stworzony przez Niemców karabin Mauser Tankgewehr model 1918. Wielki, nieporęczny, ciężki, jednostrzałowy karabin na potężne pociski, który ani nie był jakoś bardzo skuteczny przeciwko czołgom, ani nie był też za wygodny dla strzelca. Nawet nazwano go łamaczem obojczyków, ponieważ jeśli źle się ułożyło do strzału, to można było mieć połamane wszystkie kości barku. Prace trwały. W dwudziestoleciu międzywojennym kombinowano z tego typu karabinami, żeby pojedynczy żołnierz miał broń zdolną do niszczenia pojazdów przeciwnika. No i tak kraje pracowały nad różnymi różnicami, aż rozwiązanie problemu przebijalności pancerza przyszło nie z pól bitew, tylko z afrykańskiej sawanny. W złotej epoce kolonializmu biali, bogaci i znudzeni mężczyźni jeździli do Afryki na safari. Tam na sawannie polowali na słonie, nosorożce, hipopotamy i inne wielkie bydlaki o grubych kościach. Strzelano na dużych dystansach i zwykły pocisk, na przykład z Mausera, nie był w stanie przebić kości takiego zwierzęcia, więc mógł najwyżej go tylko podrażnić. Żeby ubić takie bydle, stosowano coraz większe kalibry pocisków, żeby tępa ołowiana pięść samą masą miażdżyła kości. Ale w 1929 roku firma Halger zaproponowała zupełnie inne rozwiązanie tego problemu. Wzięli zwykły nabój do sztucera, wyjęli z niego pocisk i w niezmienionej formie zapakowali go do wielokrotnie większej łuski mieszczącej ponad 10 gram prochu. W wyniku tego ten sam karabinowy pocisk osiągał prędkość początkową po wystrzale ponad 1000 metrów na sekundę. I od tej pory kości zwierząt w Afryce nie były miażdżone tępą siłą, tylko precyzyjną szybkością malutkich pocisków, którym łatwiej było przejść przez kość i przez tkanki miękkie. Ale ta rewolucja w myśliwstwie bardzo szybko zainteresowała wojskowych, bo okazało się, że jak równie dobrze tak rozwiązany nabój niszczy zwierzęta, równie dobrze dziurawi płyty pancerne. Polacy od razu zainteresowali się problemem, ponieważ nie posiadaliśmy w tamtym czasie odpowiedniej broni, by niszczyć wrogie pojazdy. Inżynier Felsztyn zdobył karabinek Halgera i zaczął analizować jego konstrukcję, by przystosować ją do celów wojskowych. Do zespołu dołączono inżynierów Wilniewczyca, czyli tego od Wisa, oraz Maroszka, czyli tego od karabinu samopowtarzalnego, i właśnie ten zespół w trójkę skonstruował najlepszą rusznicę przeciwpancerną tamtych czasów. Oczywiście nie od razu stworzono broń idealną. Nad projektem pracowało niezależnie bądź w zespołach kilku różnych rusznikarzy, ale dzięki temu zebrano dużą grupę materiału, na którym można było prowadzić badania, testy i analizy. I tym sposobem w listopadzie 1935 roku wygrała konstrukcja, którą tworzył inżynier Maroszek. Tak narodził się karabin przeciwpancerny wzór 35. Ilość nowinek technicznych zastosowanych w tym karabinie wręcz powala. Zacznijmy od amunicji. Wzięto na warsztat standardowy pocisk do Mausera, powiększono jego łuskę oraz ją wydłużono do ponad 107 mm. Wewnątrz zmieściło się 11,5 g prochu, ale nie zwykłego prochu karabinowego, tylko nowego prochu progresywnego o znacznie lepszych właściwościach spalania. Łuskę zwieńczono zwykłym pociskiem ołowianym bez stalowego rdzenia wewnątrz, ponieważ inna była filozofia powodowania uszkodzeń przy trafieniu we wrogi czołg.
klasyczne karabiny ze stalowym rdzeniem, takie jak Mauser Tigerwehr, przy trafieniu pocisku w pancerz miały za zadanie brutalnie przebić go na wylot i wpaść do środka. Pociski z Ura zaś, wykonane w całości z ołowiu, miały za zadanie uderzyć w pancerz i nie odbijały się od niego, tylko jako że były miękkie, to przyklejały się. Po takim uderzeniu i oddaniu całej energii kinetycznej były dwie opcje. Albo pocisk przebił się do środka, wybijając korek, czyli wyrywając odłamki w pancerzu o średnicy ponad dwukrotnie większej niż sam pocisk, w wyniku czego wewnątrz pojazdu latała cała masa drobniutkich, żelaznych, rozgrzanych do czerwoności odłamków, przed którymi załoga nie miała żadnej ochrony, albo nawet jeśli ten pocisk uderzył w pancerz i nie przebił go, to w wyniku temperatur zachodzących w tej reakcji chemicznej pocisk się utleniał, czyli zmieniał w chmurkę gazu, ale sama oddana energia kinetyczna powodowała oderwanie się wewnątrz czołgu kawałków pancerza i załoga i tak miała przesrane. By jednak do tego doszło, trzeba było osiągnąć odpowiednią prędkość początkową. Samo dowalenie prochu w łusce to było za mało. Stworzono specjalną lufę o długości 1200 mm, wykonaną z najwyższej jakości stopów stali, która gwarantowała prędkość początkową 1250 m na sekundę i która zużywała się dopiero po 300 strzałach. Lufa była wymienna i żołnierz w zestawie otrzymywał 3 zapasowe lufy. Magazynki też były wymienne, w zestawie były także właśnie 3 zapasowe magazynki i każdy magazynek mieścił 4 pociski. Broń ważyła załadowana i gotowa do walki 11 kg i miała całkowitą długość trochę ponad 1700 mm. Stworzenie doskonałej broni to jednak wciąż za mało. Trzeba było utrzymać to w tajemnicy, bo jeśli Niemcy w drugiej połowie lat 30. wiedzieliby, że mamy karabin zdolny na dystansie do 300 metrów rozwalić każdy czołg, jakim dysponowali, to szybko zaczęliby kombinować, jak je zmodyfikować. Rozpoczęto produkcję elementów w kilku różnych fabrykach po to, żeby zamaskować ostateczne przeznaczenie tych części. Ścisłą tajemnicą objęto produkcję luf i nowej amunicji, ponieważ tego nie dałoby się wytłumaczyć inaczej jak stworzeniem nowego rodzaju karabinu. Resztę elementów zaś produkowano pod oznaczeniem UR, czyli skrót mający za zadanie sugerować, że jest to zwykły Mauser produkowany dla Urugwaju, a ponieważ w Ameryce Południowej w tamtym czasie ostro się prali po mordach, nie było nic dziwnego, wszyscy sprzedawali tam Mausery i wszystko składano na warszawskiej Cytadeli do kupy. Nowo złożoną broń z zapasowymi częściami pakowano do drewnianych skrzynek, skrzynki plombowano, a na ich wiekach pisano sprzęt optyczny albo sprzęt pomiarowy. Tak zamaskowana broń była umieszczana w magazynach mobilizacyjnych i mogła być użyta tylko i wyłącznie na rozkaz ministra spraw wojskowych albo w razie wybuchu wojny. Niektórzy mówią, że przez ten stopień tajności broń ta nie mogła być w pełni wykorzystana we wrześniu 1939 roku. Bzdura. Ten karabin miał prosty zamek czterotaktowy, podobny do mauserowskiego, a nawet prostszy, więc każdy szwej po 15 minutach przyuczenia był w stanie wziąć do ręki tę potężną broń i siać śmierć i zniszczenie. Większym problemem było to, że ani dowódcy nie bardzo wiedzieli, jaki właściwie zasięg skuteczny ma ta broń i jak jej używać, a i sami żołnierze nie wiedzieli, jak potężne narzędzie mają w swoich rękach. Dlatego często, kiedy mieli naszykowane 4 magazynki po 4 naboje w każdym i zaczynali strzelać do wrogiego czołgu, to walili pierwszy raz, jedzie dalej, drugi raz, jedzie dalej, trzeci, czwarty, czołg dalej jedzie. Nie wiedzieli, że pocisk z Ura był tak zarąbiście skonstruowany, że wystarczyło strzelić 1-2 razy tam, gdzie spodziewamy się w wieży dowódcy i w kadłub, gdzie spodziewamy się kierowcy i robota jest skończona. Pocisk miał tak świetne właściwości balistyczne, że nie było opcji, żeby po trafieniu wewnątrz nie oderwały się kawałki rozgrzanego do czerwoności żelaza, raniącego ciężko bądź zabijającego załogę. Wielokrotnie więc podczas oględzin po bitwie okazywało się, że czołg jechał dalej, bo kierowca został poszatkowany na strzępy przez odłamki i leżał pochylony do przodu z zaciśniętymi rękoma na dźwigniach, stopami na pedałach, no i czołg jechał sobie do przodu, choć w środku już były same trupy. We wrześniu 1939 roku ta konstrukcja mogła zniszczyć każdy niemiecki czołg. Panzer 1, Panzer 2, Panzer 3, Panzer 4 czy Panzer 38T. Żaden z nich, jeśli zbliżył się na mniej niż 300 metrów, nie miał szans na przeżycie. Niestety jednak, karabinów najprawdopodobniej było między 3,5 a 4,5 tysiąca sztuk. Za mało. Żołnierze nie mieli też czasu odpowiednio je wykorzystać. Niemcy
po kampanii wrześniowej przejęli niecałe 900 egzemplarzy i bardzo im się spodobały. Nawet wyposażyli w nie swoich spadochroniarzy szturmujących belgijskie forty w trakcie inwazji na zachód. Potem jednak skończyła się amunicja i części zamienne, więc wciąż działające karabiny sprzedali Węgrom, Finom i Włochom. Potem na różnych frontach, w różnych bitwach polskie karabiny zdobywali Rosjanie, Amerykanie i inne narody i analizowali wnikliwie tę konstrukcję. A było co analizować. Rosjanie na przykład na bazie URA stworzyli swój karabin przeciwpancerny PTRD. Podobnie jak inne uzbrojenie, część karabinów UR została we wrześniu 1939 roku schowana w naprędce zbudowanych skrytkach. Partyzanci odzyskali około 25 sztuk i wykorzystali ich w walce. A najsławniejszym użyciem karabinu przeciwpancernego UR była bitwa pod Zaborecznem 1 lutego 1943 roku na Zamojszczyźnie. Niemcy próbowali wysiedlić i zrównać z ziemią wioski, żeby osiedlić tam kolonistów niemieckich deportowanych z byłego Związku Radzieckiego. Polacy bronili się przed tym, ale bez sukcesów. Niemcy otoczyli ich pierścieniem okrążenia i coraz ciaśniej zachodzili. I w tym momencie, kiedy niemiecki oficer wydawał bardzo pewnie siebie rozkazy, jego łeb eksplodował jak arbuz trafiony z dubeltówki. Okazało się, że jeden z partyzantów użył karabinu UR jako karabinu wyborowego. Musicie sobie wyobrażać ten popłoch wśród Niemców, kiedy głowa ich oficera nagle pękła jak balonik i obryzgała wszystkich mózgiem i krwią. Myśleli, że walczą z angielskimi spadochroniarzami uzbrojonymi w jakąś Wunderwaffe. Wycofali się. Udało się akcję powstrzymać, a to było chyba pierwsze użycie rusznicy w roli specjalnego karabinu wyborowego, takiego jak dzisiaj używa się szajtaka, bareta i innej tego typu broni. Przepraszam, jeśli źle wymawiam, ale wiecie, o co mi chodzi. I dziś najlepsze wyniki strzelców wyborowych na największych dystansach w Afganistanie to jest dalekie echo tego, co dała światu konstrukcja polskiego karabinu przeciwpancernego wzór 35, zwanego potocznie Urugwajem. Choć kampanię wrześniową przegraliśmy, to karabin UR był jednym z najlepszych osiągnięć polskiej techniki, której Niemcy musieli się bać. Jest do tego stopnia zarąbisty, że nawet dziś, ponad 70 lat po wojnie, pojedyncze egzemplarze znajdują się w Iraku, w Afganistanie i innych dziurach na świecie, gdzie trwa wojna, używane właśnie w roli karabinów wyborowych. Trochę żałuję, że nie ma firmy, która by wyprodukowała chociaż te kilkadziesiąt, kilkaset sztuk, które można byłoby używać na strzelnicach, bo wydaje mi się, że właśnie w roli karabinu wyborowego UR jeszcze by mógł nas zaskoczyć. Na razie to tyle, wciąż mamy jednak wrzesień. Szykujcie się na następne filmy związane z kampanią wrześniową. A, ochrzanialiście mnie, że salutuję do gołej głowy, więc... Cześć i czołem! A tak jeszcze po napisach, specjalne podziękowania dla chłopaków z GRH Skierniewice, którzy mają zarąbiste muzeum w Skierniewicach w bramie wjazdowej na teren Pałacu Biskupiego. Bardzo chyba najmniejsze muzeum, jakie kiedykolwiek w życiu widziałem, ale naprawdę jest zarąbiste i robi wrażenie. Właśnie oni dali replikę URA, za co serdecznie dziękujemy. I pozdrawiam Piotra Wiertela, który zrobił animację czołgu Panzer 38 TEL zabijanego z rusznicy UR. Pozdrawiam też Damiana i Sebastiana, którzy najprawdopodobniej by w tym czołgu siedzieli i zginęli. I dziękuję wszystkim za pomoc. Wszystkie linki w opisie. Pamiętajcie, by dać suba. Wejdźcie na Patronite'a, na Facebooka i gdzie tam jeszcze. I do zobaczenia.